Witam wszystkich na panelu. Pierwszy panel pod tytułem Szpilki na Bitcoinie, czyli wielka debata kobiet ze świata krypto, ze świata technologii blockchain. I właściwie celem tego panelu jest, chociaż mamy taką cukierkową grafikę, ale chcemy pokazać, że panie są ekspertkami w swojej dziedzinie. Każda z pań zajmuje się troszeczkę inną branżą, inną częścią tej branży i tak może po kolei na początku niech każda z pań pokrótce się przedstawi, bo na razie znamy je z imienia i z nazwiska, a tak, nie wiem, może od prawicy po kolei, Paulina, parę słów o sobie. Nie ma problemu, niech będzie. Dzień dobry jeszcze raz. Ja nazywam się Paulina Paprzycka. Jestem IT Project Managerem, czyli w praktyce koordynuję zespoły deweloperskie, zespoły, które realizują projekty oparte o blockchain, bo w takich projektach się specjalizujemy. Pracuję w Trifinity, to software house, który specjalizuje się właśnie w blockchainowych projektach. Realizujemy projekty oparte o takie technologie jak Ethereum, czy taki framework jak Hyperledger Fabric. Mogą Państwo mnie kojarzyć, bądź też nie, i na pewno ten temat sobie troszeczkę rozwiniemy, bo jestem współorganizatorką wspólnie z Olgą, którą za chwilę Państwo poznają, inicjatywy Blockchain Girls. Jest to tak naprawdę inicjatywa, której celem jest edukacja kobiet w zakresie technologii blockchain i kryptowalut, edukacja od podstaw. I robimy to poprzez organizację darmowych meetupów, na których zrzeszamy tak naprawdę, tworzymy społeczność w pewnym sensie kobiet, które robią pierwsze kroki w zakresie technologii krypto i blockchaina oraz tych kobiet, które mają już wiedzę, mają doświadczenie i są otwarte do tego, by tym doświadczeniem się podzielić. Myślę, że to tyle na wstępie. Tak, teraz ciebie, Olgo, poproszę. Ja się nazywam Olga Brzeżecka i odpowiadam za I Love Crypto. To jest pierwszy w Polsce drukowany magazyn edukacyjny o technologii blockchain i kryptowalutach. Jestem project managerem tam. Mamy również swoją konferencję I Love Crypto. Zajmujemy się szkoleniami, także taka edukacja od podstaw. No ale poza tym, właśnie to, co już Paulina wspomniała, działamy razem jako inicjatywa Blockchain Girls, a ona jest zawiązana w ramach Stowarzyszenia Blockchain Polska. W ramach tego stowarzyszenia również organizujemy meetupy Blockchain Business, gdzie chcemy trafiać do osób, które w praktyce chcą wykorzystać tę technologię w swoich biznesach i właśnie pokazują też takie praktyczne zastosowania tej technologii. Oraz meetupy Blockchain Devs, które są skierowane bardziej do informatyków. Tak, ja dodam tylko od siebie, że na razie tak, Blockchain Girls są tylko w Poznaniu, ale z czasem planowane są na rozszerzenie na inne miasta w Polsce. No i teraz Daria. Nazywam się Daria Gaca, jestem adwajzorem Initial Coin Offering oraz Security Token Offering, czyli pozyskujemy kapitał globalny dla projektów, które już istnieją lub startupów, które dopiero chcą wypuścić swój projekt, zrealizować go. Poza tym jestem członkiem wspierającym Izby Technologii Blockchain, a także redaktorem w różnych branżowych portalach. Też pisałam dla I Love Crypto. No i to na tyle, tak ogólnie. No tak, i jak to mówią Amerykanie, last but not least, Aleksandra, parę słów od siebie. Dzień dobry, Aleksandra Kopeć. Ja jestem prawnikiem w kancelarii Setkowskiej Wspólnicy. Pracuję w Departamencie Prawa Rynku Kapitałowego, jednak do zakresu moich szczególnych zainteresowań zawodowych należy szeroko pojęta branża fintech, to znaczy staram się połączyć tradycyjny rynek finansowy z rynkiem nowych technologii. Jestem także autorką strony internetowej, na której dokonuję niejako prawnej analizy projektów, które opierają się o technologię blockchain, prawokryptowalut.com. Dziękuję serdecznie. Ja może o sobie nic nie będę mówił, prowadzę kanał na YouTubie Mike Satoshi. Dodam tylko tyle, że wywiady ze wszystkimi paniami możecie obejrzeć na moim kanale, gdzie troszeczkę więcej czasu rozmawiamy sobie o różnych tematach. No i teraz na początku, przechodząc już do samego panelu, wiadomo, że świat kryptowalut, technologii blockchain się zmienia i pod kątem prawnym, i pod kątem w ogóle samej restrukturyzacji branży. Jesteśmy chyba w bear markecie,
No i tak może od drugiej strony tym razem, jak postrzegacie zmiany, które są w waszej, czy ta branża ewoluuje, w którym kierunku, jak to z punktu waszego widzenia wygląda? Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że od 2016 czy 2017 roku główna zmiana, jaka nastąpiła na rynku blockchain czy rynku kryptowalutowym, to daleko idąca profesjonalizacja. Dlatego, że w ostatnim czasie zainteresowanie tym tematem uległo znacznemu rozszerzeniu. To znaczy jest to temat, który stanowi wzbudza bardzo dużo zainteresowania nie tylko pasjonatów nowych technologii, ale także profesjonalnych inwestorów, czy też podmioty instytucjonalne, banki, domy maklerskie. Więc wydaje mi się, że główna zmiana, jaka zaszła na tym rynku, dotyczy właśnie tego, że kryptowaluty, czy też technologia blockchain zaczęły przyciągać nie tylko młode osoby pasjonujące się informatyką i branżą IT, ale także podmioty, nawet podmioty publiczne. Daria, coś od siebie? Może ja trochę od strony inwestycyjnej. Jak wszyscy wiemy, w 2017 roku mieliśmy duży hype na kryptowaluty. Przyciągnęło to spory rynek takich zwykłych zjadaczy chleba, tak, każdego małego inwestora. Na przełomie 2017-2018 roku mieliśmy bardzo dużą korektę. Aktualnie spadki projektów oscylują w granicach 75 do nawet 99,95%, także to jest bardzo dużo. Niestety pociągnęło to nie tylko po portfelach inwestorów, ale także duże problemy miały firmy, które niestety nie brały pod uwagę tego, że po dużych wzrostach przychodzą spadki i te firmy do tej pory albo mają bardzo duże problemy finansowe teraz, albo no już zbankrutowały, albo odeszły z branży, bo sobie po prostu nie poradziły. Głównie mówię tutaj o górnikach, o kopalniach, ale nie tylko. Poza tym w 2018 roku, poza tym, że duża społeczność, która inwestowała w kryptowaluty, odeszła, to nie mamy samych minusów. Dużym plusem jest to, że zainteresowały się, tak jak Ola mówiła, instytucje, akredytowani inwestorzy. Bardzo mi się podoba to, że wreszcie zaczynają regulować rynek ICO. Wszyscy mówią, że 2017 rok to był taki duży hype, ale też to był rok skamu. Tylko musimy patrzeć na to też realistycznie. Wiemy, że startupy nawet na rynku tradycyjnym w 92 czy nawet 3% upadają. Tak samo jest na rynku ICO. Teraz idziemy głównie takim nowym nurtem, głównie STO, gdzie mamy tokeny bezpieczeństwa i te tokeny są mocno regulowane, tak? Wszystkie jurysdykcje, znaczy wszystkie nie, ale większość jurysdykcji tutaj chce wprowadzić regulacje i idziemy w bardzo dobrym kierunku, czyli w stronę takiego rynku tradycyjnego, finansowego, gdzie podlegamy pod ustawę o obrocie papierami wartościowymi, czyli zwiększa się bezpieczeństwo dla inwestorów. Poza tym myślę, że w 2019 roku może jeszcze tak nie, ale 2021-2022, gdzie prawdopodobnie dojdzie do kolejnej hossy, będą kolejne wzrosty, może już powstaną regulacje, gdzie będzie nam łatwiej nawet przeprowadzać security token offering, czy też zwykłe ICO. Myślę, że będzie większa adaptacja, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Widzimy, że pojawia się coraz więcej placówek, w których można płacić, czy bitcoinem, czy innymi kryptowalutami, tokenami. Także idzie to w bardzo fajnym kierunku, tylko to wszystko spowolniło. Myślę, że taki najbliższy czas, kiedy właśnie wróci taki hype, to gdy będzie znowu hossa na rynku. I jeżeli wprowadzą już te regulacje, to będzie o wiele bezpieczniej inwestować w te kryptowaluty. No tak, ja od siebie dodam, że po niektórych projektach zostały już nam takie fajne tylko piosenki i remiksy. Teraz pytanie do Olgi, a jak to wygląda z punktu widzenia redaktor prowadzącej, tak, I Love Crypto, organizatorki
konferencji I Love Crypto, ale także Blockchain Girl. Jak wygląda ten rynek? No ja patrzę na to bardzo mocno marketingowo, bo w sumie z marketingu się wywodzę i to jest to, co przede wszystkim mnie tutaj interesuje. No i nie da się ukryć, że przez to, jak wygląda aktualna sytuacja, marketing krypto nie jest łatwy, bo w zasadzie nie można się promować w takimi metodami ogólnie nam znanymi w tym momencie, które są najpopularniejsze, tak? Czyli przez social media, Facebook, Google blokuje wszystkie reklamy, także ten marketing jest bardzo utrudniony. No a też zainteresowanie osób potencjalnie, kogoś, kto potencjalnie mógłby się zainteresować kryptowalutami, jest mniejsze w momencie, w którym są te spadki cen. Niestety, no wszyscy wiemy, jak było w grudniu, tak, 2017 roku, więc teraz no, widać bardzo mocną różnicę, jeśli chodzi o marketing tego. Co jest w sumie bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę to, że na przykład no, Facebook sam wchodzi w kryptowaluty, te zmiany następują, bo ogromne marki zaczynają się interesować tą technologią, chcą coś z tym robić, a dalej jest to blokowane, więc to tak monopolistycznie teraz niestety działa. No i czekamy, tak naprawdę dla nas to jest taki okres teraz też oczekiwania. Tak, ale ja zawsze twierdzę, że jak już jest na rynku, jak będzie hossa, to jak już jesteście na rynku, to i tak zyskacie na tym. A faktycznie Facebook i Google to troszeczkę chyba jak taki pies ogrodnika, że swoje produkty wprowadzają, ale reszta nie. No i na końcu te same pytanie, Paulina. Z perspektywy koordynatora projektów, czy właściwie software house'u, to co rzeczywiście mogliśmy odnotować na przestrzeni ostatniego roku, czy ostatnich miesięcy, to na pewno pewien wzrost świadomości. I mam tutaj na myśli fakt, że do tej pory bardzo często spotykaliśmy się z takim podejściem, że blockchain równa się kryptowaluty. Myślisz blockchain, myślisz krypto. I to było dość zaskakujące, że jak na przykład mówiliśmy, że jesteśmy software house'em, który realizuje projekt oparty o blockchain, a czyli robicie kryptowaluty też? Ale nie tylko. I to, co zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, to, że ta świadomość w zakresie samego blockchaina rośnie i że coraz więcej osób rozumie, że jest to technologia, a kryptowaluty są tak naprawdę tylko jedną z implementacji tej technologii. I to jest bardzo ważny aspekt dotyczący świadomości naszych klientów. I to, co jest ważne, to wydaje mi się, że duży wpływ mają na to w naszej branży liczne wydarzenia edukacyjne, takie między innymi właśnie jak to, czy wydarzenia w ramach Blockchain Polska, które organizujemy. I tam tak naprawdę jednym z naszych głównych celów było to, by postawić kreskę, tak, pomiędzy blockchainem i kryptowalutami, rozróżnić te dwa pojęcia. Natomiast chciałabym też nawiązać do tego, co wspomniały dziewczyny, Daria i Ola, bo wspominały o tym, o rozwoju tak naprawdę branży. Natomiast z naszej perspektywy software house'u czy projekt managera wiązało się to troszeczkę z takim hype'em na projekt oparty o blockchain i niestety, to jest akurat raczej taka negatywna zmiana, że coraz więcej firm interesowało się tą technologią, bo była po prostu sexy, bo chciały ją mieć w swoim portfolio i niestety zdarzało się to, że firmy przychodziły z ofertą, z zapytaniem na zasadzie chcemy blockchain i powiedzcie nam, co możemy zrobić. No nie jest to prawidłowe podejście, no natomiast jest to efekt zdecydowanie gdzieś boomu na kryptowalutach i związanego z tym wzrostem zainteresowania samym blockchainem i tymi projektami. Natomiast i tutaj widać już jakąś zmianę i wzrost tej świadomości, zwłaszcza cieszy to, że ta świadomość też rośnie wśród osób biznesowych i osób technicznych. Dziękuję ci serdecznie. Tak, ja też mogę dodać od siebie, że wiedza, całe szczęście, rośnie, bo jeszcze niedawno były pytania, co jest lepsze, Bitcoin czy blockchain. Nie? Tak mniej więcej wiedza wyglądała użytkowników lub ewentualnie, która kryptowaluta zapewni mi wolność finansową i dlaczego waluta na D. Przechodzimy do kolejnego pytania, a mianowicie wiemy, że i w Polsce, i na świecie tak naprawdę te regulacje, bardziej chodzi o Polskę, bo działa się głównie w Polsce. Jak wygląda? W Polsce nie mamy generalnie uregulowanego tego tematu. Tak naprawdę jest bardzo więcej pytań niż odpowiedzi. Urzędnicy to tak podchodzą bardzo różnie, tak. Więc pytanie, może zaczniemy tym razem od Darii. Jak w ogóle na twoją, i to wszystkich pani oczywiście pytanie po kolei,
Jak na twoją pracę, twój kawałek branży wpływa ten brak regulacji? Czy to przeszkadza, czy w ogóle nie ma żadnego wpływu? Po pierwsze, bardzo mocno utrudnia, bo jeżeli mielibyśmy regulację, to byśmy wiedzieli, jak to wszystko zrobić, tak, po kolei. A niestety, tak naprawdę wszyscy się cały czas uczą. Dosyć, że my się uczymy, to jeszcze regulatorzy się uczą. I w sumie razem trzeba kreować to prawo. Ja jeszcze troszeczkę się cofnę, nie mówię tutaj teraz o STO czy ICO. Był duży problem z opodatkowaniem kryptowalut. Byłam jedną z organizatorek happeningu. Byliśmy pod ministerstwem i walczyliśmy o to, żeby zniesiono PCC. To był pierwszy taki problem w Polsce, tak, gdzie nami się dopiero zainteresowali. A teraz jest problem właśnie ze zrobieniem takich zbiórek pieniędzy globalnych. I w Polsce absolutnie nikomu tego jeszcze nie polecam zrobić. My próbowaliśmy na różne sposoby. Na razie opracowaliśmy model, jak przeprowadzić cały program lojalnościowy oparty na technologii blockchain. Ale zbiórki absolutnie globalnej byśmy w Polsce jeszcze nie robili. Staraliśmy się w Szwajcarii, staraliśmy się w Estonii, ale cały czas jednak zostajemy przy Malcie i kolejne projekty już realizujemy na Malcie. A jak to wygląda, teraz do ciebie pytanie, Olgo, a jak to z twojej perspektywy wygląda właśnie? Czy przeszkadza w jakiś sposób, czy raczej jeśli chodzi o czy redaktor prowadzący, wydawanie magazynu, organizowanie konferencji, to tak naprawdę wam to nie ma znaczenia żadnego? Może regulacje nie mają wpływu bezpośrednio na sam magazyn czy na konferencję, ale jeśli chodzi o całą firmę tak naprawdę, no to oczywiście, że to wpływa negatywnie. Szczególnie, że my też bardzo mocno jesteśmy zainteresowani tematem tokenizacji. Mamy zresztą nawet swój token, MaxRoy Coin. I jeśli chodzi o wszystkie tego typu rozliczenia, to zajmuje po prostu dużo więcej czasu, żeby dotrzeć do tego, jak to prawidłowo zrobić, żeby później to zrobić. To wszystko pochłania bardzo dużo czasu w porównaniu z takimi tradycyjnymi, można powiedzieć, rozliczeniami. Więc oczywiście, że ten brak regulacji jest dla nas no, bardzo negatywny. No, plus to, co właśnie wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nie możemy się reklamować, więc to też ten brak regulacji właśnie na to wpływa. No i to samo pytanie do ciebie, Paulino. Wiesz co, jeżeli chodzi o project managera, to bezpośrednio nie ma wpływu tutaj brak regulacji, natomiast jest pośredni wpływ poprzez projekty, które koordynuję. I myślę, że tutaj idealnym przykładem będzie jeden z projektów, Pacific. Jest to tak naprawdę system płatniczy oparty o kryptowaluty. No i w przypadku Pacyfika, jeżeli chodzi o regulacje, no to pierwszą decyzją podjętą na bazie researchu szerokiego było to, by nie realizować po prostu projektu w Polsce i z uwagi na to, że projekt posiłkuje się token sale'em w postaci STO, security tokena, no to było nierozsądnym wybrać Polskę jako jurysdykcję do przeprowadzenia token sale'a i realizacji projektu w ogóle w Polsce ze względu na brak regulacji. To jedno, a dwa, bardzo dużą niepewność, to znaczy no mogłoby nam grozić to, że nawet jeżeli przeprowadzimy token sale w Polsce, to po jakimś czasie zgłoszą się pewnego rodzaju instytucje, które po prostu zrobią kilka kroków wstecz i powiedzą halo, halo, my tutaj mamy pewne zastrzeżenia. Także projekt nie mógł sobie na to pozwolić, stąd wybrano jurysdykcję najpierw wstępnie szwajcarską, ale ze względu na czas procedur, które tam trwały, ostatecznie wybrano maltańską. I projekt jest realizowany na Malcie. Dlaczego? Ponieważ są tam regulacje, w przeciwieństwie do Polski, nie są one nadal pełne, czyli te prace, tak jak Daria wspominała przed chwilą, one nadal trwają i Pacyfik jak najbardziej to odczuwamy, że te prace trwają, ale realizacja projektu na Malcie pozwoliła przede wszystkim na klasyfikację projektu, a Polska nam na to nie pozwalała. I tak naprawdę planując projekt token sale w formie STO, czyli tokenu security token, tokenu dywidendowego, zostawiliśmy ostatecznie sklasyfikowani jako jeszcze jeden osobny twór na Malcie, bo są tak naprawdę trzy STO na Malcie, wiąże się nie tylko z dywidendą, ale i udziałem, czyli prawem
token holdera do głosu. Natomiast Pacific chce iść w stronę dywidendy i udziału w zyskach jedynie, dlatego ostatecznie zostaliśmy sklasyfikowani jako Virtual Financial Asset Offering. To jest jeszcze inna forma i ona rzeczywiście pozwala na udział w zyskach firmy. Także ta klasyfikacja jest, te regulacje są. No i co za tym idzie, daje to bezpieczeństwo potencjalnym inwestorom, bo tak naprawdę te regulacje istnieją. Dwa, wiążą się z audytami, które projekt musi przejść i dzięki temu tak naprawdę mamy zagwarantowane bezpieczeństwo dla naszej spółki, dla projektu, jak i dla inwestorów. Dziękuję Ci ślicznie. No tak. Tak to właśnie wygląda. No i teraz pytanie do Oli, to same. Ty właściwie jako prawnik chyba najbardziej tutaj możesz powiedzieć, jak to wpływa na ciebie, czy w ogóle wpływa, czy wręcz dobrze jest jakaś taka partyzantka? Z punktu widzenia prawnika jest to niezwykle trudne pytanie i wydaje mi się, że nie będę w stanie odpowiedzieć na nie w pełni jednoznacznie, dlatego że z jednej strony wątpliwości, jakie pojawiają się odnośnie do prawnej klasyfikacji projektów opartych o blockchain, stanowią ogromne wyzwanie dla prawników. Sprawiają, że inwestorzy czy też przedsiębiorcy, którzy planują wykorzystywać innowacyjne technologie w swojej działalności, koniecznie muszą korzystać z pracy prawników. Stąd też to dokłada nam dodatkowej pracy. Takie podmioty boją się robić to samodzielnie, także zawsze zgłaszają się do kancelarii i proszą o pomoc w tym zakresie. Z drugiej strony znowu zgłasza się do nas jakby brak odpowiednich regulacji prawnych, tak jak powiedziała tutaj Daria, jest ogromnym problemem, stanowi ogromną przeszkodę w realizacji wielu przedsięwzięć, bo zgłaszają się do nas bardzo ciekawe pomysły, znaczy bardzo ciekawe projekty z naprawdę pionierskimi, innowacyjnymi pomysłami. Chcą realizować fenomenalne rzeczy. No i my jako prawnicy, których rolą jest niejako dbanie o interesy, przyjmowanie takiego bardzo zachowawczego podejścia, czasami musimy gasić entuzjazm tych podmiotów. No i przyznam, że ja czuję się często źle, podcinając skrzydła tym ludziom, mimo że wiem, że rzeczywiście mają ogromny potencjał, chcą robić coś niesamowicie fajnego, a nie zawsze te istniejące regulacje prawne na to pozwalają. Też wydaje mi się, że najgorszą z możliwych opcji jest właśnie niepewność regulacyjna, bo nawet najbardziej restrykcyjne przepisy są i tak lepsze niż brak regulacji prawnych, bo przynajmniej wiadomo, co można robić, jaka działalność wymaga uzyskania licencji i jaka nie. Natomiast w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy czy inwestorzy nie wiedzą, jak ich działalność zostanie oceniona w przyszłości, bardzo dużo osób w ogóle rezygnuje z podejmowania takiej działalności, bo ryzyko jest zbyt duże. A tak się zapytam jeszcze przy okazji pytanie dodatkowe. Czy my w ogóle posiadamy jakiekolwiek regulacje, jeśli chodzi o kryptowaluty? No bo wszyscy słyszeliśmy o podatkach, ale czy w ogóle to w jakiś sposób jest gdzieś uregulowane? Nasze regulacje są bardzo, bardzo fragmentaryczne. Oprócz tutaj kwestii podatkowych mogę jeszcze wskazać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tam pojawia się definicja waluty wirtualnej, która jest de facto pojęciem szerszym niż kryptowaluta, ale powiedzmy zahacza o te kwestie. Podmioty, które zajmują się obrotem walutami wirtualnymi, czy też wykorzystują je w swojej działalności, zostały uznane wprost za instytucje obowiązane na gruncie tej ustawy, co oznacza, że są obowiązane do tego, żeby wypełniać wszystkie wymogi przewidziane na kanwie tej ustawy. Dzięki. No tak, ja od siebie mogę dodać tylko, że w Polsce jest problem z regulacjami. Mam wrażenie, że władze nie zdają sobie sprawy z tego, że my zostajemy bardzo mocno z tyłu w Europie, ale co się dziwić, u nas jeszcze PRL bis panuje, także co można powiedzieć. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Wiadomo, że środowisko to się zmienia też, bo gdy ja kiedyś kończyłem informatykę, to było 5 pań na 150 mężczyzn na informatyce. Teraz się troszeczkę to zmieniło, ale jednak chyba w technologii blockchain, w
kryptowalutach. Chyba jest tak, że jednak tych pań jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn. I teraz jak wy jako ekspertki w swoich dziedzinach, jak jesteście postrzegane przez mężczyzn? Czy płeć nie ma żadnego znaczenia, czy jednak te stereotypy pewne dalej panują? Może od Pauliny zaczniemy. Wiesz co, jak jesteśmy postrzegane? Myślę, że bardzo dobrze. Czasami wiąże się to z pewnym zaskoczeniem. Ze względu na rzeczywiście niski udział, niskie zaangażowanie kobiet w branżę IT w ogóle, czy już w ogóle w branżę blockchain, krypto. Natomiast do tej pory miałam same pozytywne doświadczenia, jak najbardziej. No natomiast to, o czym trzeba wspomnieć zdecydowanie, to jest nasz projekt tak naprawdę i przesłanki ku niemu. Czyli fakt, że tych kobiet w zakresie technologii było bardzo niewiele, co widziałyśmy z Olgą na wydarzeniach branżowych, w tym tych, które same organizujemy. Nierzadko zdarzało się tak, że były to na przykład 3 kobiety na 50 mężczyzn, z czego byłyśmy tam my dwie. Także ten udział naprawdę niewielki. No i zaczęłyśmy się z Olgą wówczas zastanawiać, dlaczego tak jest. Akurat wtedy miałam też w tym czasie przyjemność porozmawiania z jedną z kobiet, która jest aktywna na rynku i okazało się, że ona po prostu uważa, że jej wiedza nadal jest za mała, by pojawiła się na takim wydarzeniu. I to dało nam mocno do myślenia, bardzo mocno. Zaczęłyśmy się zastanawiać, dlaczego kobiety mają taką postawę. No i postanowiłyśmy z Olgą zbadać ten temat. Przeprowadziłyśmy wówczas badanie, taką ankietę, która badała znajomość technologii, blockchain i kryptowalut wśród kobiet oraz chęć rozwoju kobiet w tym zakresie. No i z naszego badania jednoznacznie wyniknęło, że o kryptowalutach słyszało relatywnie dużo naszych respondentek, bo było to 93% ankietowanych. Natomiast osoby, które nie znały w ogóle tego tematu, aż 80% z nich chciało się dowiedzieć więcej. Natomiast to, co było dla nas też bardzo ważną przesłanką, by zorganizować coś dla kobiet dedykowanego, edukacyjny projekt, był fakt, że spośród kobiet, które wykorzystują technologię blockchain i kryptowaluty w praktyce, poprzez wykorzystywanie miałyśmy na myśli wtedy trading, miałyśmy na myśli kopanie krypto, płacenie kryptowalutami lub przyjmowanie tych kryptowalut u siebie w działalności. I takich respondentek było 14,5%. I spośród tej grupy aż połowa respondentek nie wiedziała, co to jest blockchain. I to było dla nas zastanawiające, że korzystamy z jakiegoś rozwiązania, w tym przypadku konkretnej implementacji technologii blockchain, którą są kryptowaluty, ale nie wiemy, czym ta technologia jest. I to były dla nas przesłanki, by zorganizować coś dedykowanego dla kobiet i stwierdziliśmy, dobrze dziewczyny, jeżeli nie boicie się tego, że macie za małą wiedzę, to my stworzymy dla was projekt dedykowany i tak powstało tak naprawdę Blockchain Girls, którego zainteresowanie coraz bardziej rośnie, co ogromnie nas cieszy. Super. Do Blockchain Girls jeszcze zaraz wrócimy. A teraz to samo pytanie do Oli. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo kiedyś mi powiedziałaś, pamiętam w wywiadzie, że przyszłaś na jakieś wydarzenie, byłaś jedyną kobietą. Zgadza się. Teraz sytuacja się trochę zmienia, ale rok czy dwa lata temu rzeczywiście sytuacja, w której brałam udział w jakiejś konferencji czy w jakimś wydarzeniu związanym z technologią blockchain, no rzeczywiście stanowiłam tam jedyną kobietę, co było dla mnie dość dużym zdziwieniem. Chociaż z drugiej strony mogę również powiedzieć, że ja zawodowo mam też dużo do czynienia z takim tradycyjnym rynkiem kapitałowym, który również jest bardzo zdominowany przez mężczyzn, a mimo to nie mam żadnych negatywnych doświadczeń w tym zakresie, to znaczy nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, w której ktoś oceniłby mnie przez pryzmat mojej płci czy przez pryzmat mojego wyglądu i wydaje mi się, że nigdy też nikt przez to, że jestem kobietą, nie potraktował mnie mniej profesjonalnie. Także tutaj przyznaję, że bardzo mnie ta sytuacja cieszy i bardzo cieszy mnie również to, że coraz więcej kobiet tym tematem się interesuje. Jest to naprawdę motywujące do działania. Super. Daria? Ja prowadziłam kiedyś YouTube'a i tam zdarzały się różnego typu komentarze. Wiadomo, że osoby myślą, że są anonimowe i mogą sobie na więcej wtedy pozwolić. Ale jeżeli chodzi
o takie biznesowe relacje, to nigdy nie odczułam się gorsza przez to, że jestem kobietą. Raczej nawet mężczyźni mówili, że lepiej im się rozmawia z kobietą, bo są bardziej skrupulatne, bardziej dociekają do wszystkiego i też inne są te relacje, tak? Na jakichś takich wydarzeniach, eventach raczej też wszystko jest pozytywnie, więc nie będę już tu powielać wypowiedzi dziewczyn. No tak, super. No i do ciebie, Olga, pytanie. W zasadzie mam podobne doświadczenie. Nie miałam żadnych raczej problemów związanych z moją płcią przez to, że jestem w tej technologii. Raczej to było właśnie pozytywne zaskoczenie niż negatywne komentarze. Nie, no to wspaniale, to, bo tak się wydawało, że mężczyźni to tylko jacyś tam szowiniści i tak dalej. I kobiety z mojego doświadczenia są, tak jak mówię, bardziej skrupulatne. Jak się kobiecie powierzy jakieś zadanie, to wykona, a wśród mężczyzn to wiadomo, statystyka mówi, że jest więcej geniuszy i więcej wariatów. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No i teraz może przejdźmy płynnie do Blockchain Girls. Coś może więcej w tym temacie, czyli w ogóle... Skąd pomysł? Jak to się rozwija? No, liczę, że planujecie ekspansję, bo się do was wybieram już 3 razy i dotrzeć do Poznania nie mogę. No niestety, PKP jeszcze czasami konie pociągi ciągną, więc jest to duży dystans, tak? No i właśnie jak to może, nie wiem, wspólnie to już wy zdecydujcie, jak troszkę więcej o tym Blockchain Girls, bo jest tu, widzę na sali trochę pań, myślę, że chętnie usłyszą. Okej. Okay. Także ja już tutaj troszeczkę powiedziałam o tym, jak to się zaczęło i skąd tak naprawdę taki pomysł i taka inicjatywa. I my po przeprowadzonym badaniu, o którym wspomniałam wcześniej, zorganizowałyśmy pierwszy event. Na ten pierwszy event przyszło ponad 20 kobiet, co było rewelacyjnym wynikiem, zakładając, że na wydarzenia blockchainowe w tej technologii przychodziły statystycznie 3-4 kobiety na 50 mężczyzn. Także to był rewelacyjny wynik. Natomiast z wydarzenia na wydarzenie jest to zainteresowanie coraz większe. Przedostatnio nawet skończyły nam się bilety po 2 dniach tak naprawdę po ogłoszeniu wydarzenia. Także zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo nas to cieszy. Widzimy na wydarzeniach, że dziewczyny są bardzo dociekliwe, chcą wiedzieć więcej. Zresztą Daria tak naprawdę może tutaj powiedzieć coś więcej, bo była ostatnio u nas prelegentką i tak naprawdę dziewczyny dopytywały, pomimo tego, że tematem była analiza fundamentalna, to jeszcze dopytały tam troszeczkę o tą techniczną, o co chodzi i to jest świetne. Że kobiety chcą się rozwijać, także zainteresowanie rośnie. Mamy również bardzo dużo zapytań z innych miast, więc tak jak wspomniałeś, Mike, na pewno będziemy myślały o tym, by skalować wydarzenie na inne miasta, natomiast gdzieś tam to się wiąże ze znalezieniem sponsora dla wydarzenia. Natomiast jak najbardziej mamy takie plany. Co jeszcze? No, nasza inicjatywa spotkała się tak naprawdę z bardzo ciepłym przyjęciem już na poziomie samego badania, gdzie zakładałyśmy sobie jakiś taki minimalny próg odpowiedzi, który byłby dla nas odpowiedni, a ten próg osiągnęłyśmy już też po 2 godzinach tak naprawdę, bo bardzo dużo osób zaczęło szerować badania i wyniki tak naprawdę ilość respondentek i szybkość tych odpowiedzi nas zupełnie przerosła. I tak samo wyniki tego badania dały nam jasne przesłanki do tego, że warto rozpocząć tą inicjatywę. I to, o czym warto też wspomnieć, to bardzo szybko inicjatywą zainteresowało się dużo świetnych kobiet już w branży, bo mamy tak naprawdę grupę ambasadorek, kobiet, które nas wspierają. W tej grupie jest między innymi właśnie Daria, którą gościłyśmy ostatnio jako prelegentka, ale w tej grupie jest też była minister cyfryzacji, pani Anna Streżyńska, czy Marta, która jest dyrektorem ekosystemu w Hyperledgerze. Także bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się wydarzenie i dużo osób z już bardzo dużym doświadczeniem również chce się angażować w inicjatywę. Olga, coś od siebie? No, w zasadzie to badanie nas bardzo zmotywowało do tego, żeby działać i te wszystkie wydarzenia, które tworzymy, to też nie wszystko, bo chcemy pokazywać też w praktyce to wykorzystanie technologii blockchain, dlatego od razu w zasadzie już podczas pierwszego wydarzenia też ogłosiłyśmy, że wyemitowałyśmy własny token Girl Power, który można otrzymywać na naszych wydarzeniach, więc poza tym, że edukujemy właśnie o
od podstaw, bo te wszystkie wydarzenia, które tworzymy, to są tematycznie skupione najpierw na podstawach właśnie, czym są kryptowaluty, później czym jest technologia blockchain. Dopiero później analiza taka głębsza, poruszanie się po giełdzie, takie bardzo podstawowe tematy, a w przyszłości też planujemy właśnie tematy bardziej skupione na konkretnych wykorzystaniach tego w biznesie. No i właśnie nasz token jest jedną z takich chęci, żeby pokazać takie praktyczne wykorzystanie tej technologii. To, co warto tutaj jeszcze dodać, to my z Olgą postanowiłyśmy skupić się też na praktycznych aspektach, bo jest bardzo dużo eventów w tematyce blockchain technologii. No i to są takie wydarzenia, na które idziemy posłuchać. Bardzo często inspirujemy się tymi tematami, tymi prelekcjami. Wracamy do domu, no i to, czy coś dalej zrobimy z tym, różnie już to wygląda. I my postanowiłyśmy iść krok dalej i tak naprawdę postawić nacisk na praktykę, czyli po prostu dzielimy nasze wydarzenia na część praktyczną i bardziej warsztatową, tak żeby dziewczyny wyszły już z realną wiedzą i zrobiły krok dalej już na samym wydarzeniu. I tak na przykład miałyśmy warsztaty z zakładania portfeli kryptowalutowych, czy tak jak Ola wspomniała, z podstawowej nawigacji na giełdzie, tak by dziewczyny wiedziały już coś więcej. Przy tematykach takich, gdzie rzeczywiście ciężko przeprowadzić warsztat, robimy po prostu case studies. No super, token, nazwa mi się podoba w takich chwilach. Sam chciałbym być kobietą, cytując słynną reklamę. Teraz może przejdziemy do ciebie, Olu. I wiem, że prowadzisz bloga Prawo Kryptowalut. Tak, w ogóle jak ty znajdujesz czas na te wpisy na blogu? Wydaje się, że prawnik to tak pracuje 24/7. No to prawda, jeśli chodzi o mnie, to czasu jest naprawdę mało, bo oprócz tego, że pracuję w kancelarii, jestem też jakby w trakcie aplikacji adwokackiej. Zaczynam pisać doktorat, ale gdzieś rzeczywiście w ramach takiego hobby zebrałam się za pisanie artykułów na bloga, ponieważ no, mogę powiedzieć zupełnie wprost, że jest to moja pasja, coś, co sprawia mi przyjemność, więc nie traktuję tego jako dodatkowy obowiązek, a formę spędzania wolnego czasu. Tematów jest naprawdę dużo, dlatego że prawne aspekty wykorzystywania technologii blockchain na rynku finansowym, no jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich prawników, jest to jeszcze temat zupełnie nieodkryty i na pewno gdybym dysponowała większą ilością czasów, publikowałabym te posty bardziej regularnie, ale staram się jakoś ten temat ciągnąć, bo wydaje mi się, że jest to też pomocne dla osób, jakby swojego bloga kieruję nie tylko do środowiska prawniczego, ale też przede wszystkim do osób, które z prawem nie mają nic wspólnego, natomiast chciałyby się w miarę swobodnie poruszać pomiędzy tymi regulacjami. Super. No i to samo pytanie do ciebie, Daria, bo z tego co wiem, to ty poszłaś bardziej w takiej właśnie współpracę z projektami, jakieś takie techniczne rzeczy, coś może troszeczkę więcej o twojej działalności, bo jesteś rozpoznawalną osobą, zresztą tak jak wszystkie panie. Co możesz więcej powiedzieć o swoich, jak na tym rynku jest, bo wiem, że z doświadczenia i gdzieś tam, gdzie wspólnie współpracowaliśmy, to jednak bardzo wielu jest fantastów na rynku, takich, którzy mają pomysł wspaniały, cudowny, ale gorzej z realizacją, więc często blockchain nie jest w ogóle do tego potrzebny. To prawda, zgłasza się bardzo dużo projektów, które mają wspaniałe pomysły. Przechodzimy teraz z ICO do STO, gdzie nie musimy robić projektów takich stricte blockchainowych, tylko po prostu zespoły chcą wykorzystać możliwość zebrania globalnego kapitału na bardziej przyziemne, tradycyjne projekty, dając po prostu możliwość przez security token udziału w firmie, spółce, czy też poprzez dywidendę. I niestety zespoły nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest bardzo kosztowny projekt, proces cały, tak? Więc trzeba zapłacić za kancelarię dosyć, że w Polsce to jeszcze na przykład jak robimy projekt na Malcie, to maltańską. Do tego dochodzi smart contract. Ceny są bardzo różne od kilkunastu tysięcy dolarów do nawet kilkudziesięciu. Do tego dochodzi obsługa jakiegoś adwajzora. Jest mnóstwo kosztów po drodze. Marketing jest bardzo drogi. Jeszcze jest taki podział, bo możemy robić bardziej zamknięte
zbiórki pieniędzy przez private sale, gdzie bezpośrednio kontaktujemy się z potencjalnymi inwestorami, ale można iść w tą stronę bardziej publicznych zbiórek, gdzie trzeba wydać naprawdę bardzo duże pieniądze na to, żeby ogłosić ten projekt i pokazać światu, że mamy konkretną wartość dodania poprzez realizację projektu. Zgłasza się bardzo dużo różnych projektów, ale ja współpracuję tylko z tymi, przy których widzę szansę sukcesu na rynku i wiem, że rynek będzie chciał uczestniczyć w takim projekcie, że znajdziemy inwestorów. Też niestety, tak jak Ola mówiła, muszę podcinać czasami klientom skrzydła i mówić, że no niestety ten projekt nie ma szans na tym rynku i czasami faktycznie dużo taniej i dużo łatwiej byłoby wypuszczenie zwykłych akcji czy też obligacji. Tym bardziej, że no nie mają nawet pieniędzy na zrealizowanie takich projektów. To już nie jest 2017 rok, gdzie wystarczyło stworzyć landing page, white paper i naprawdę zaczynało się zbierać pieniądze i ten rynek tak chłonął wszystko, że udawało się 100% czy nawet w open cap zbierać dużo wyższe kwoty. Teraz mamy rynek, gdzie musimy się postarać i dużo kapitału włożyć, żeby w ogóle zacząć realizację takich projektów. No tak, tutaj chciałem to samo powiedzieć, tu mnie troszeczkę uprzedziłaś, ja mogę dodać od siebie tyle, że podejście do blockchaina, projektów i w ogóle do kryptowalut, tak mi się skojarzy z takim stwierdzeniem, gdzie jeden z widzów zapytał się, no chciałbym kupić koparkę kryptowalut, no a ile masz pieniędzy? No 300 zł, nie? Więc generalnie no tyle w tym temacie, ale jeszcze chciałem poruszyć temat, bo z tego co powiedziałyście, to macie takie praktyczne warsztaty, czyli rozumiem, że to nie jest tak jak u mnie na live, gdzie 95% pytań jest: Mike, a kiedy Bitcoin będzie tam i kiedy będzie bull market i tak dalej? Kobiety chyba tak bardziej, cena Bitcoina nie jest głównym tematem zainteresowania. My w ogóle odchodzimy od tematu porad inwestycyjnych. Absolutnie, absolutnie w to nie chcemy wchodzić. To, co jest naszym celem, to my chcemy dać wiedzę dziewczynom, która pozwoli im w późniejszym czasie samej ocenić dany projekt. Też absolutnie nie wymieniamy żadnych projektów z nazwy, nie mówimy, że on jest dobry, ten jest zły, inwestujcie w to, nie inwestujcie w tamto, nie ostrzegamy przed jakimiś konkretnymi projektami. Chcemy dać taką konkretną wiedzę. Naszym celem jest edukacja, nie doradztwo. Także od też spekulacji, jaka będzie cena Bitcoina za pół roku, zupełnie odchodzimy. Coś od siebie możesz dodać, Paulina? Nie, absolutnie potwierdzam to, co mówi Ola. Tak, nie udzielamy porad inwestycyjnych, ale nie zdarzają się też takie pytania, mówiąc szczerze, na wydarzeniach. Nie, rzeczywiście dziewczyny rozumieją ideę tego, że przekazujemy podstawy do tego, by miały narzędzie i własną wiedzę, by oceniać projekty w przyszłości. My dajemy po prostu ten base, tą podstawę. Super, no bo tak mam wrażenie, że ten rynek w pewnym momencie był dla... Jechałeś na konferencję, można było śmiało powiedzieć, że 95% uczestników było na tej konferencji tylko dlatego, że Bitcoin, wierzą w to, że Bitcoin będzie kosztował $1 000 000. Mhm, tak, ale wiesz co, Mike, myślę, że to jest związane z tym, o czym powiedziałam na początku, że rośnie świadomość w zakresie tej technologii i rzeczywiście coraz częściej zaczynamy rozróżniać blockchain jako technologię od kryptowalut w ogóle. Więc myślę, że to jest tak naprawdę efekt wzrostu świadomości w tym zakresie. Tak, jeszcze ci się wtrącę, przepraszam. Jeżeli chodzi o takie zwykłe osoby, nie związane z technologią, to niestety cały czas wiążą technologię blockchain z bańką na Bitcoinie, tak? I niestety tutaj się nie da im przekazać tej wiedzy, bo oni myślą, że kryptowaluty to kryptowaluty, nic za nimi nie stoi. Nie wiedzą, że to są prawdziwe firmy, które realizują projekty, że są oparte faktycznie na technologii, nie wiedzą, co to jest. Ale w biznesie tak naprawdę ta świadomość rośnie, tak jak dziewczyny mówią. No i dlatego wszyscy twierdzą, że Bitcoin jest lepszy od blockchaina, bo Bitcoin dał zarobić, a blockchain to już trzeba coś tam umieć, także tak to wygląda. Pytanie do ciebie, Olgo. I Love Crypto Magazyn. Wiem, że trzeci numer zbliża się wielkimi krokami. Tak jest. Jest już przy końcówce, także w ciągu najbliższych kilku tygodni można się spodziewać wymiany w Empiku z drugiego na trzeci numer. A może zrobisz jakiś taki mały, może można powiedzieć, może nie trailer, taki może sneak peek,
co ciekawego będziemy mogli zobaczyć w tym. Oczywiście wszystkie artykuły w dwóch pierwszych numerach ciekawe, ciekawi autorzy, ale może coś tak, jakiś taki uchyli rąbka tajemnicy. Myślę, że to, o czym mogę powiedzieć, to to, że przy kolejnym numerze wchodzimy bardziej w temat Lightning Network, ogólnie ulepszeń na Bitcoinie, także to jest teraz nasz cel, żeby to podkreślić i pokazać też w praktyce, jak to robić, bo no niestety w Polsce nie ma zbytnio poradników na temat tego, jak korzystać z tej technologii, jak robić takie przelewy, jak zrobić węzeł, także tutaj to jest taki teraz temat przewodni tego trzeciego numeru i myślę, że to taka najfajniejsza rzecz. Też będzie artykuł, który na przykład mówi o STO, ICO, o różnicach między ETO, między tymi rodzajami tokenów. Także super. Poziom leci to the moon. Chociaż nie twierdzę, że poziom w pierwszych dwóch numerach był słaby. Tak. Także super. Zostało nam 20 sekund czasu, także bardzo serdecznie chciałem wam podziękować. Przykro mi, Rafale, nie zapytasz o działanie funkcji haszującej na Bitcoinie. No, także tak to wygląda. Dziękuję wam. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądali, w ogóle też są zadowoleni. I właściwie co? Tyle i widzimy się za rok. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.